Mury pną się w górę. Zadanie jest dosyć proste dla nas, nie ma tutaj żadnych utrudnień ani niedogodności. Drwiny i pędzle, na start! Liczymy tutaj na duży potencjał twórczy. Byle do wiosny. Cicha kobieta to trochę zwariowana kobieta, bo bez głowy. To przygotowujemy 10 koncertów. Kronika Lubuska, Łukasz Kamiński, witam Państwa. W Starym Kisielinie mury pną się do góry. Trwa budowa nowego garażu i zaplecza gospodarczego dla strażaków ochotników. Strażacy w 2013 roku dzięki dotacji zakupili nowy wóz. W kwietniu tego roku maszyna wjedzie do nowej bazy. Będzie zaplecze gospodarcze, który posłuży nam jako magazyn, taki podręczny na przykład sprzętu czy umundurowania. Zadanie jest dosyć proste dla nas, nie ma tutaj żadnych utrudnień ani niedogodności. Otrzymaliśmy w 2013 roku nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedesa i obecny garaż, który mieliśmy, jest niewystarczający, aby to auto się zmniejszyło, no i dlatego jest ta rozbudowa, żeby ten nowy samochód miał się gdzie zmieścić, bo obecnie mamy drugi samochód, który jest też ciężki, wycofany z podziału bojowego, ponieważ no nie mamy go gdzie trzymać. Nasza służba polega na tym, że siedzimy sobie w domu, zajmujemy się normalnie na co dzień swoimi czynnościami, a w razie czego jak jest jakieś zdarzenie, do którego musimy wyjechać czy coś, zostajemy przez Straż Pożarną w Zielonej Górze powiadamiani za pomocą systemów SMS-ów i wtedy zbieramy się i wyjeżdżamy do zdarzenia. Mieszkańcy każdego z okręgów mają swoje problemy, my musimy je poznać i rozwiązać. Kandydaci do Rady Miasta SLD Lewica Razem wyszli do ludzi. Sojusz w każdym z 5 okręgów zbiera sugestie mieszkańców. Działacze nie uciekają od bezpośrednich spotkań, a wystartowali w okręgu numer 1 na osiedlu Zacisze. Kandydatka do Rady Miasta Bożena Mania wyliczyła swoje dokonania dla tego okręgu i przedstawiła plany na przyszłość. Osiedle Zacisze, jedno z najmłodszych w mieście, oaza spokoju, uporządkowane, dobrze skomunikowane. To plusy, jak wszędzie są też minusy. Te dzięki licznym rozmowom z mieszkańcami poznała Bożena Mania, kandydatka SLD do Rady Miasta z okręgu obejmującego Zacisze i umiejscowiła w swoim programie wyborczym. Kandydatka liczy na głosy, a powierzony jej mandat chce wykorzystać. Mamy razem kilka spraw do załatwienia. Pierwsza to jest na pewno boisko sportowe dla młodzieży, dzieci. Drugie to na pewno jakiś fitness na, że tak powiem, powietrzu świeżym. Bożena Mania Zacisze zna jak własną kieszeń. Mieszka tu od 25 lat. Zna każdy skwer, walczyła o miejsca parkingowe dla mieszkańców i ławeczki na przystankach. Taka bardzo niewyrówna droga. Udoskonaliśmy boisko sportowe przy kościele świętego Józefa. Tam położono tartan. Wspomogliśmy także hospicjum. Zrobiliśmy kilka rzeczy związanych z estetyką tego osiedla. SLD rusza z kampanią we wszystkich okręgach. Kandydaci poznają problemy mieszkańców, na ich podstawie tworzą plan działania. Ten oprócz ogólnego programu wyborczego, jaki partia przyszykowała dla miasta, usprawni życie mieszkańców poszczególnych osiedli. Chcemy pokazać, że nasi kandydaci są doskonale zorientowani w tych problemach, że ich działalność nie zakończyła się kadencją, że radni dalej współpracują z mieszkańcami, że są otwarci na to wszystko, o czym mówią, czego potrzebują. Bożena Mania to kandydatka SLD z numerem 2. Pierwszy na liście w okręgu numer 1 jest Tomasz Nesterowicz, radny minionej kadencji, dyrektor Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. PSL po spotkaniu z rektorem. Kampania wyborcza ma to do siebie, że kandydaci do Rady Miasta i na prezydenta prześcigają się w pomysłach na rozwój miasta. Wizje są mniej lub bardziej trafione, często mają szokować lub po prostu są to tezy, które po zakończeniu kampanii niewiele wnoszą. Ludowcy w ostatnim czasie już spotkali się ze związkowcami, przedstawicielami kultury, teraz kolej na świat nauki. Pojawia się pytanie, ile w tym chęci zmian, a ile pustych obietnic wyborczych. PSL przy ratuszu, PSL o zielonych skrzynkach do kontaktu z mieszkańcami, PSL o kulturze. Można wyliczać, działacze wykazują się dużą aktywnością. Kandydaci spod znaku czterolistnej konieczyny obiecują, przyrzekają i szykują się do wprowadzenia zmian. Pytanie, czy to puste obietnice wyborcze i czy nie jest to kampania, w której mówimy o wszystkim, tylko nie o konkretach. Mając najwięcej zapału i chęci. Ludowcy dziś pod lupę wzięli szkolnictwo wyższe. Kandydat PSL na prezydenta miasta Rafał Nieżurbi
Obida i były działacz SLD, obecnie kandydat PSL do Rady Miasta, Artur Hebda, spotkali się z rektorem Zielonogórskiej Uczelni. Wnioski? Wszyscy je znamy. Uczelnia walczy z niżem demograficznym, ma problemy finansowe, więc trzeba jej pomóc. Szereg instrumentów, o których rozmawialiśmy. Ratunkiem ma być bank komunalny, który utworzy samorząd. To pomysł Nieżurbidy, który walczy o prezydenturę. Uczelnia na dzień dzisiejszy ma problemy z pozyskiwaniem pożyczek. Takim wyjściem za pozyskiwanie pożyczek przez uniwersytet mógłby być komunalny bank spółdzielczy. Mógłby być to Trójmiejski Bank Spółdzielny, włączyć to również w Sulechów i Nową Sól. Kolejny z pomysłów na to, aby wspomóc uczelnie i studentów, to nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, którzy mogliby sponsorować ambitnych studentów, ale też kierunki. Nie zawsze uda się tą praktykę nabyć w salach wykładowych. Czasami po prostu trzeba pójść na salę produkcyjną czy na plac budowy. I tutaj musimy znaleźć wspólny interes. Tak samorządowcy, tak przedsiębiorcy, jak i oczywiście władze uczelni. PSL wykazuje się w tej kampanii wyborczej dużą aktywnością. Ciekawe, czy ta przełoży się na konkretne działania. 2 miliony złotych rocznie, tyle według wyliczeń Ruchu Narodowego i Nowej Prawicy, Zielona Góra wydaje na Straż Miejską. Kandydaci na radnych deklarują, że jeśli uda im się wygrać wybory, straż zlikwidują, a jej kompetencje przejmie wojsko i policja. Swoje poglądy przedstawili wczoraj na placu koło Centrum Biznesu podczas kilkunastominutowej pikiety. Władza nie jest od tego, żeby poddawać represjom swoich obywateli. Kandydaci na radnych z ramienia Ruchu Narodowego i Nowej Prawicy pokusili się o ubarwienie kampanii wyborczej. Jest to olbrzymie obciążenie finansowe dla naszego budżetu, budżetu Zielonej Góry. Jednym z punktów ich programu jest likwidacja Straży Miejskiej. Straż Miejska jest niepotrzebna i powinno się ją zlikwidować, a środki zaoszczędzone w ten sposób powinno się przeznaczyć na wzmocnienie policji, co de facto wyszłoby taniej, a efekt byłby podobny. Tym samym, zgodnie z wizją kandydatów, policja miałaby przejąć dotychczasowe kompetencje straży. Karanie za nieprawidłowe parkowanie, wstawianie mandatów za na przykład zanieczyszczanie, że tak powiem, przez psy, ludzi z psami na spacerach, za nieodśnieżanie posesji. Według wyliczeń Ruchu Narodowego i Nowej Prawicy Zielona Góra na Straż Miejską wydaje 2 miliony rocznie. Na wynagrodzenia, na samochody dla Straży Miejskiej, ale również na mundurki dla urzędników zwanych strażnikami miejskimi. Zielona Góra nie byłaby pierwszym miastem, które zrezygnowałoby z usług Straży Miejskiej. Straż Miejską dosyć dawno już zlikwidowano w Żorach, w Chrzanowie, w Skarżysku Kamiennej. Natomiast jest już decyzja, że będzie likwidowana. Być może już jest w Oleśnicy. Pikieta pod Centrum Biznesu to znak protestu, a jednocześnie zapowiedź akcji zbierania podpisów wśród mieszkańców pod petycją w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Drwiny i pędzle na start. Tradycyjnie już jak co roku szydercy i satyrycy z zacięciem plastycznym mogą legalnie się pośmiać. Biblioteka imienia Norwida w Zielonej Górze i Stowarzyszenie Debiut zapraszają na 17. otwarty międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczny. W tym roku rysownicy z całego świata zmierzą się z tematem w delegacji. W Bibliotece Norwida kreska cieszy oko już od 16 lat. W tym roku organizatorzy po raz 17 zapraszają rysowników z całego świata do konkursu na rysunek satyryczny. Konkurs trzyma poziom, a prace rokrocznie napływają z kilkudziesięciu krajów. To jest od prawie 50 do 35, tak to się waha każdego roku. Poprzednimi laty satyrycy brali już pod lupę winobranie, muzeum czy książkę. Śmiali się z celebrytów, z mediów społecznościowych, z samolot, lotnisko, latanie też temat był niedawno, z biblioteki. W tym roku na widelcu temat w delegacji, czyli podróże służbowe, z którymi wiąże się wiele stereotypów. Liczymy tutaj na duży potencjał twórczy. Jest to temat też, co jest ważne, otwarty, bardzo pojemny, jeżeli chodzi o uniwersalność. Pracę można nadsyłać do końca maja. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej we wrześniu. Byle do wiosny, już po raz czwarty w Zielonej Górze zagości wiosna jazzowo-bluesowa. W piekarni Cichej Kobiety pojawi się szybciej niż ta kalendarzowa, bo już 13 marca. Gościem jednej z odsłon będzie sam Zbigniew Namysłowski, legenda światowego jazzu.
Koncert Wojtka Pilichowskiego to zaledwie przedsmak tego, co czeka nas wiosną. Muzyk co prawda nie chce zamykać się w szufladzie. Nienawidzę tego robić. Nienawidzę określać własnej muzyki. I myślę, że to jest najfajniejsze w tym zawodzie, że wcale nie trzeba się do końca określać. Ale jazzowo-bluesowo w piekarni Cichej Kobiety przy ulicy Fabrycznej będzie już od 13 marca. Zgodnie z projektem do zorganizowania 5 koncertów, ale w związku z tym, że Cicha Kobieta to trochę zwariowana kobieta, bo bez głowy, to przygotowujemy 10 koncertów. Wśród gości czwartej już wiosny jazzowo-bluesowej obok młodych muzycznych nadziei gwiazdy z ogromnym dorobkiem i wielkiego formatu. Brylanty polskiego jazzu i nie tylko polskiego o wymiarze światowym, a mianowicie Zbigniew Namysłowski będzie ze swoim kwintetem. Szczegółowy repertuar muzycznej wiosny na stronie internetowej klubu. W tym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko. Dziękuję za uwagę. Przed nami jeszcze pogoda, sport i powiększenie. Gościem Jana Ratajczaka będzie Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. O wielkim tenisie będzie to rozmowa. W Kronice to wszystko. Dziękuję bardzo. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.